Dom, dom, dom! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dawno żeśmy się nie widzieli, jeżeli chodzi o moją główną serię, czyli Luźne Gadki, w którym to pokazuję wam gry maści wszelkiej. Dzisiaj spotykamy się jednakowoż przy takiej okazji. Będziemy grać, już właśnie będę grał i będę opowiadał wam o grze Serial Cleaner polskiej firmy iFun4All, którą zarządza Mielu, Michał Mielcarek, którego możecie znać jako redaktora z Neoplus, tudzież Gram.pl. No i w paru innych miejscach też się gdzieś tam pojawiał. Serial Cleaner, gra o sprzątaczu. Do zaorania 10 zleceń fabularnych, z czego jestem w zleceniu 9. I myślę, że w tym zleceniu 9 już zostanę po wsze czasy, a już za chwilę dowiecie się dlaczego. W związku z tym, zlecenia fabularne sztuk 20. Każde można skończyć właściwie grając pierwszy raz i zamykając się gdzieś tak mniej więcej w czasie około 10 minut. Bez kitów, gdzieś 10 minut każde zlecenie trwa, w związku z tym teoretycznie grę można by skończyć w około minut 200. Co byłoby całkiem spoko, bo nie trzeba by się z nią dłużej męczyć. Zlecenia dodatkowe to zleconka odblokowywane poprzez podnoszenie ciekawych przedmiotów podczas rozgrywki właściwej. Tutaj są zlecenia, które nie są związane z wątkiem fabularnym. I na przykład można posprzątać Nostromo po obcych, można wejść na scenę wejścia smoka i inne różne dziwne wiksy. Są także kostiumy, które absolutnie nic nie dają, które również odblokowujemy w ten sam deseń, znajdując jakieś przedmioty na miejscach zbrodni. Serial Cleaner to trochę taki symulator Małgorzaty Rozenek, ale trochę też nie za bardzo. O ile na przykład taki Dexter Morgan z serialu Dexter wchodził i mordował, tutaj my sprzątamy. I zagramy jakiś tam poziom, który... Słuchawki sobie biorę, bo widzicie, nagle jakoś tak specjalnie zapomniałem się dozbroić. Zagramy jakąś tam przykładową mapeczkę, tak żebyście mieli pogląd, jak sytuacja wygląda. I może, żeby nie być jakimś tam specjalnie gołosłownym, zagramy jakiś level, który jest gdzieś tam już w głąb gry, czyli tam Gator Fears. Fajną natomiast takim mrugnięciem oczki było zleconko, gdzie musieliśmy pojawić się na scenie morderstwa, które miało miejsce na brzegu rzeki. I okazało się, że wiksatorem i głównym sprawcą był Zodiak, co nie jest przekazane w jakiś sposób dosłowny. Natomiast to można było się zorientować, bo podnosiliśmy kaptur z charakterystycznym dla Zodiaka symbolem. To co widzicie tutaj, to jest taki przerywnik, gdzie teoretycznie fabuła gnana do przodu. Jest to zżynka z Hotline Miami. Zżynka okrutnie spartolona, ponieważ nie wnosi de facto nic do właściwej rozgrywki. Odzywa się do nas mama, możecie sprawdzić właśnie bardzo atrakcyjne linie dialogu. Halo, 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 bo tu znikę dzwonią, że chcą dać temu, co to pisał, nagrodę. Na najbardziej suche teksty w grach ever, bo... No bo teksty... Na streamie, kiedy graliśmy, można było przeczytać opinię jednego z widzów, że to są teksty oddające filmy tamtych czasów. Tak naprawdę nie wiem, co oddają. Chyba stopień mojego zażenowania grą samą w sobie. Nie wiem, co się właśnie stało. Senka przyszła, dobrze. Hotline Miami, bo dzwoni też telefon. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jest nasza kolekcja rzeczy, które podniosłem podczas wykonywania naszych czynności w Serial Cleanerze. Gotowy, by zarobić więcej łatwych pieniędzy? Czy w grę wchodzą zmasakrowane młode kobiety? Skąd to pytanie? Czy to jakiś problem? Nie, chcę się upewnić, że moje wynagrodzenie będzie adekwatne do zlecenia. Tak, bez wątpienia będzie. Na odludziu daleko za miastem znajduje się samotna chata, a w niej 3 ciała i piła. Jak bardzo samotna. Raczej nie musisz się martwić nieoczekiwanymi gośćmi, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Podaję adres. I de facto teraz można zagadać z mamuśką i to wszystko, jak ta fabuła wygląda. Nie ma w ogóle jakiegoś takiego haczyka zarzuconego na gracza pod względem opowiadanej historii, że chciałoby się wiedzieć, co będzie dalej? No bo ta fabuła tak... Suche dialogi z mamą, do której przychodzi ktoś zagrać w brydża, co ma pewnie określać charakter głównego bohatera, który żyje nadal z matką, a jeździ w międzyczasie, w swoim czasie wolnym, czyścić miejsca zbrodni z trupów, krwi i dowodów rzeczowych, bo do tego gra się sprowadza. No nie jest to dla mnie przekonujące specjalnie i tak naprawdę no, traktuję to jako zżynkę nieudaną z Hotline Miami. Można pogadać z mamuśką rzekomą, o właśnie tak jak mówię, na wieczorek brydżowy. Tak, Bobi, ciasteczka już się pieką. Wow, 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 wow. Mindfucki bardziej niż w Incepcji. Nic więcej tutaj nie ma. Za zarobione zlecenia, co ciekawe, bo jak już mówię o tym haczyku za takim zarzuconym na gracza, no nie ma też jakiejś specjalnie lukratywnej nagrody ponad ten przedmiot, który potem leży w garażu na półce, którego nawet nie można
obejrzeć, poczytać czegokolwiek kolorę, no nie ma tutaj jakiejś takiej zagwozdki i tego, że coś byśmy rzucili, zarzucili nagrającego, żeby umilić mu tą rozgrywkę i te czynności, które wykonuje. Zabawmy się w rozgrywkę właściwą. W rozgrywce właściwej możemy wrzucić zmysł czyściciela, który pokazuje nam zrzut na całą mapkę i miejscówki, które możemy wykorzystać. Jak widzicie, jest wysoka trzcina, w której się możemy ukryć przed wzrokiem policjantów. Jak widzicie, tu wzorzec wzrostu pana policjanta już rośnie. Policjanci niestety są okraszeni AI o inteligencji świeżo wypieczonego i wydobytego z ziemi ziemniaka. Nie ma w ich ruchach no, nic specjalnie jakiegoś trudnego do przewidzenia, ani jakoś specjalnie nie są ciężcy do obycia i tak niestety ma to się przez całą grę. Na planszach są elementy interaktywne, tak jak teraz widzieliście, przesunęliśmy szafkę, żeby pan policjant nie widział, że my tutaj kradniemy zwłoki. Wow! Twistem natomiast jest to, że czasami policjant zareaguje na to, że zniknęły gdzieś zwłoki albo gdzieś zostały pozostawione. Natomiast jak widzicie, podchodząc do trzciny, no nie widzi nawet, że ja w tych trzcinach siedzę. Panów policjantów jest kilka rodzajów, natomiast wszyscy są wyspecjalizowani tylko i wyłącznie w czytaniu mandatów, które wypisuje kolega, a jako że podróżują pojedynczo, mają jeszcze tej inteligencji o połowę mniej. To, co teraz wam pokazałem, to standardowe zachowanie sztucznej inteligencji, która po zdybaniu, że wyskakujemy gdzieś na planszy, podbiega w miejsce, ale możemy się tuż przed jej wzrokiem schować w trzcinie i nic się nie dzieje. Jak? Ale o co chodzi? Jest to bardzo słabe i na nieszczęście wiem też, że mowa była o tym, że tak się dzieje de facto jeszcze w wersji, kiedy grałem na Pixel Heaven i gadałem właśnie z Mielem między innymi o tym, że graczom przeszkadza to, że można tak zrobić. Nic nie zostało w tym kierunku poczynione, żeby działo się coś innego. Nie mamy tutaj specjalnie żadnych gadżetów. Akurat to jest plansza, gdzie mamy posprzątać tylko i wyłącznie zwłoki i zwłoki, jak widzicie, musimy tutaj zrzut ciał mamy po lewej stronie albo zawlec do samochodu. Ponieważ to jest taki twist, gdzie czasami na mapce nie do samochodu te ciała trzeba przenieść. Wiecie, urozmaicenie rozgrywki tak zwane, że robi się na przykład, wrzuca się do paszczy aligatora zwłoki, a nie do samochodu, wyskakuj z hajsu, bo to jest takie super. No nie jest. No jest to jeden z niewielu takich elementów urozmaicających rozgrywkę, właśnie to, że no, ciało zrzuca się do aligatora, a nie do samochodu, czyli de facto biegnie się w inną stronę na planszy. No, strasznie słabe. Poza wyciąganiem tych ciał, trzeba podnieść jeszcze dowód rzeczowy, którym jest piła, którym dokonano tej zbrodni. To oczywiście się zmienia, bo te dowody są różne, ale na każdej planszy de facto robimy zawsze to samo. Czyli podnosimy dowód rzeczowy, sprzątamy ciała, ale też czasami pojawia się krew. I wtedy tutaj jest test białej rękawiczki, patrzcie jak skrzętnie, o widzicie, jak uciekłem już z zaawansowanej sztucznej inteligencji właśnie. Akurat tu mamy ciała i dowody, ale czasami trzeba też spolerować podłogę z osocza, które wypada gdzieś tam z ciał, które gdzieś tutaj leżą. To jest drugi typ policjanta, którego akurat nie widzicie, bo zasłaniam. To jest pan policjant, który w skokowej manierze, bo nie tyle, że ten stożek widoku, wzroku właściwie przeskakuje tak płynnie, tak widzę, jak wachlarz, tylko on jest tak, że patrzy do góry, pyk, patrzy w prawo, w lewo, w dół i tak dalej. To jest w ogóle jakaś straszna udręka, a tymczasem jest też to niezwykle łatwe do przeskoczenia. No nie widzicie akurat tego, że tak się faktycznie dzieje. Ja mam tutaj zwłoki, próbuję wydobyć, co akurat teraz mogliście widzieć, że gdzieś podkradłem. Pan policjant akurat zareagował, że zwłoki zniknęły. Ja siedzę w tej trzcinie, wyskakuję z tej trzciny. Goni mnie, zrzucam ciało po to, żeby akurat tutaj to ciałko... Bo wiecie, z ciałem się biega trochę wolniej. No i de facto też jak wyciągamy elektronicznego mopa, którego chciałbym wam jeszcze pokazać, tylko to będziemy musieli włączyć już o zgrozo kolejną mapkę, jest hałas, jest stożek głośności, właściwie rąb głośności, o teraz pan tam zadzwonił, a my tu zrzucamy i już uciekamy i przeszliśmy całą planszę. I bez kity to jest serial Tiner. A propos tego, że nie ma żadnej nagrody, właśnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie tej nagrody no nie ma. I możemy poczytać bardzo fajne dialogi. Ja nie ćwiczyłem, znaczy zagraliśmy na streamie twitch.tv kosilite69, zapraszam was. Zagraliśmy na streamie w tę grę i to właściwie tyle, co pograłem w nią. I to wszystko, co w temacie przygotowania do poniższego materiału zrobiłem. Także tak. To właściwie wszystko, co robimy w tym serialu, Pinerze.
Ale chciałem wam pokazać jeszcze mopowanko, bo mopowanko, może ktoś lubi mopem szaleć w domu własnym. To akurat jedna z fajniejszych plan, taka wiksiarska. Jest pan, który zjada pączka, którego widzicie tutaj za lobby. I teraz zobaczcie, on się porusza tak, pyk, lewo, pyk, prawo, lewo, lewo, o, prawo. Bez sensu. Nie ma takiego, nie wiem, co to za jakieś zautomatyzowana policja miejska, że takie jakieś dziwne wiksatorskie ruchy. No ale okej. Tutaj dochodzi nowy twist, mianowicie można użyć niczym w party hard elementów otoczenia, żeby wygenerować hałas i przyciągnąć uwagę policjantów do tego hałasu. Wypolerowaliśmy tymczasem krew i uwaga, zaskoczenie, zostały nam ciała, które możemy wrzucić do pirani akurat w tym przypadku, podnieść dwie strzelby i wypolerować krew. I to jest założenie tej zabawy. I no nie jest to spoko. Jest ta gra maksymalnie monotonna, bo robimy na tych planszach cały czas to samo. Nie ma nic nowego, co by mogło jakoś tą rozgrywkę nam specjalnie umilić, bo robimy cały czas to samo. Fajne natomiast jest to, że zastosowano tutaj element randomizacji itemów i tych wszystkich rzeczy, które są na mapce. O ile policjanci są w tych samych miejscach na każdej mapce, o, zauważyłem akurat, o ile policjanci są na w tym samym miejscu, no czekajcie, schowam się, opa! Bardzo proszę. Bardzo proszę, jak ładnie trudno jest, widzieliście, jak to w pełnej krasie wam pokazałem właśnie sposób, jak policjantów w ogóle gonią i jest ciekawie. O tyle, o ile wam się nie powiedzie, elementy, które są na mapce, jak na przykład krew, ciała czy dowody rzeczowe, które trzeba podnieść, generowane są poniekąd losowo. W każdym razie ich lokacja się zmienia, co wpływa na rozgrywkę w ten sposób, że no, ciężko zmemoryzować układ zawsze na sztywno, sztywnych nomen omen. Trzeba zerknąć i się rozeznać w otoczeniu, gdzie co leży za każdym razem, jak rozpoczynamy zabawę. I to jest akurat fajny motyw, bo też przysłuży się temu, że gdzieś tam replayability, jeżeli ktoś grę sobie ukocha, no wzrasta mu do tego, że no zawsze może gdzieś tam poczyścić jakieś miejscówki w różny sposób, no bo gdzieś te plamy krwi, czy też przedmioty, a nawet czasami miejsca, gdzie można się ukryć, zmieniają swoje położenie. Więc akurat to poczytuję oczywiście na plus. O, uciekałem przed policjantem. No gra niestety nie wywołuje żadnych emocji poza zażenowaniem i uczuciem znużenia, bo jakoś tak, żebym gdzieś tutaj miał podwyższone ciśnienie, czy też jakiś większy ładunek emocjonalny gra we mnie generowała, to tak, tak wcale nie, no sprzątam, no trochę taką rozenek jestem, teściowa jakby przyjechała i tam białą rękawiczką dotknęła, powiedziałaby, no ładnie synuś, ładnie, posprzątane, ale żeby tak coś więcej serduszko mi zadrżało na samą myśl grania w serial cleaner, to nie. Nawet nie planuję tej gry specjalnie skończyć, doszedłem do tej 9 misji, czyli do tej, którą teraz akurat de facto widzicie, i szczerze mówiąc nie mam ochoty na więcej, bo no nie wiem, gra jest takim podstawową skradanką, która nie ma żadnych hasów w rękawie. To, że dodają jakieś elementy, robi się to zbyt późno. No nie ma jakichś specjalnie tutaj jakichś, wiecie, możliwości zabawy z tymi policjantami. No za każdym razem wygląda to tak samo, mimo tego, że teraz używamy jakiegoś tam elementu dźwięku, który służy nam do tego, żeby wyskoczyć gdzieś tam za tym panem policjantem i żeby gdzieś tam podejść dalej sobie. To akurat nie za bardzo wiem, jak działa zrzucenie zwłok do pirani, bo akurat to mi się nie udało. Natomiast to śmiesznie też wygląda pan, który wyciąga odkurzacz z zapazuchy i typy go nie widzą. Trochę tak jakoś mi to nie współgra. Krwi żeśmy już prawie całą wykorzystali. Teraz przydałoby się wiedzieć, aha, trzeba wyjść tutaj po drabinie. Nie. No i właśnie tam nakarmiliśmy sobie, o, na czerwono się, wow, jaka interakcja z otoczeniem, tutaj ciało zwichniemy. Bez większego przygotowania, jak widzicie, można podejść sobie do planszy i zrobić sobie ją w trymiga, także, no nie wiem jaki jest, o, spodziewany czas realizacji całości gry, ale... No nie dowiem się raczej. Co ciekawe, są jeszcze nie zlecenia dodatkowe, tylko zaraz wam powiem, są tutaj wyzwania, które są dość ukryte, bo trzeba nacisnąć lewy trigger na padzie i tutaj są fajne rzeczy, jak na przykład to, że trzeba zagrać wyzwanie za dnia i tutaj na przykład jedno podejście, mamy hardkorowe sprzątanie, brak oznaczenia pola widzenia przeciwników, jakieś odliczanie, nie ma kryjówek po pijaku, w starym stylu, w klasycznej czerniej bieli, po omacku, brak komunikatów. To jest bardzo fajna rzecz, na przykład po pijaku. No żałuję, znaczy... niezmiernie niewykorzystany potencjał tych trybów dodatkowych, które de facto są dodatkowe i do tego skrzętnie ukryte, bo nie ma ich jakoś wytłuszczonych, bo to są fajne challenge i szkoda, że nie jest wplecione to w fabułę, że no, może jest gdzieś później, nigdy się już nie dowiem.
w ogóle nie żałuję. Nigdy się tego nie dowiem, czy jest to wpleciłem w fabułę, ale ja bym te challenge gdzieś do fabuły wplótł, że coś tam się stało i napił się kielona i nagle mamy ten wiksiarski level z powykręcanymi tymi otoczeniem, czy tam nie ma jakichś komunikatów, bo oglądał za długo jakąś telewizję, czy cokolwiek. Jakoś usprawiedliwił fabularnie i wplótł te właśnie challenge urozmaicające rozgrywkę, ten rdzeń rozgrywkę bardzo biedny, bardzo skromny. No wplótłbym to gdzieś. Może tak jest, a może nie, ale no szkoda, że nawet jeśli tak, to po tych 9 planszach, no po prostu ja już na przykład nie mam ochoty brnąć dalej, co może się skończyć dla wielu z was dokładnie tak samo. Także szkoda, że nie zostało to wykorzystane. Warto też wspomnieć o takim featureze, który na podstawie naszego adresu IP, niczym serwery w DayZ, powoduje, że gra dzieje się w nocy. Wygląda to dość groteskowo, bo po prostu wszystko jest takie wyszarzone, a te ciekawe elementy, jak na przykład dowody rzeczowe, są oświetlone światełkiem. Wygląda to dość dziwnie i takie zbędne to jest. Ale ma to dwa odrębne challenge dla działań w dzień i w nocy. Niemniej jednak serial Cleaner no nie skradł mojego serca. To jest taka podstawowa skradanka z podstaw, gdzie te mechanizmy co prawda są, ten pomysł wydaje się być całkiem spoko, ale sama realizacja jakoś tak no nie za wiele gra ma jakoś do zaoferowania, żeby w sobie rozkochać. No szkoda tych challenge, które są faktycznie tylko challenge'ami, a nie są w rozgrywce właściwej, bo akurat one wypadają najfajniej, a nie są esencją zabawy. Także wydaje mi się, że ktoś tutaj gibnął wajchą nie w tą stronę i Wichajster przestawił się na niewłaściwą pozycję, bo wydaje mi się, że powinno być to w rozgrywce właściwej. Niemniej jednak, moi drodzy, serial Cleaner, być może komuś się spodoba. Gra, która nie przysparza zbyt wielu stresujących i stresogennych sytuacji. Wręcz powiedziałbym, że można sobie ją włączyć tam dla relaksu, o ile ktoś lubi obcować ze zwłokami i plamami krwi. Tyle z mojej strony. Serial Cleaner. Ja jestem Nitek. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To były luźne gadki. Widzimy się przy następnej okazji. A nie! A fabuła? Fabuła. Mówiłem, że nie ma. Ale o prawa i muzyczka spoko.